23 października wspominamy świętego Seweryna Boecjusza. Anicjusz Manliusz Torquatus Seweryn Boecjusz był rodowitym Rzymianinem. Urodził się około roku 475. Jego ojciec był senatorem rzymskim z rodu Anicjuszów. Za króla Odoarka piastował urząd konsula. Po śmierci ojca godność ta spadła na syna. Pozostał przy niej nawet wtedy, gdy król Ostrogotów, Teodoryk, zdobył Rzym i opanował Italię. Niestety, zazdrośni wrogowie oskarżyli Boecjusza przed Teodorykiem, że knuje przeciwko niemu spisek. Podejrzliwy król kazał aresztować Seweryna i uwięził go w Pawii. Pozbawił go wszelkich godności i majątku, a w końcu, po zadanych mu mękach, nakazał go stracić. Niedługo potem ofiarą tej samej podejrzliwości padł Symach, teść Boecjusza i papież Jan I. Od samego początku uważano Boecjusza za męczennika. W roku 526 przeniesiono jego relikwie do kościoła św. Piotra in Ciel d'Oro. W roku 1799 przeniesiono je do katedry, ale w roku 1923 oddano je ponownie do kościoła św. Piotra. Trumienka z jego relikwiami znajduje się do dziś w krypcie tego kościoła. Papież Leon XIII dekretem z 15 grudnia 1883 roku zatwierdził kult świętego Seweryna dla miasta Pawii. Święty doznaje czci również w Rzymie, w kościele Santa Maria in Portico in Capiteli, gdzie czci doznaje również jego krewna, święta Galia. Seweryn Boecjusz zostawił nam przekład na język łaciński z języka greckiego Euklidesa, Nikomacha, Archimedesa, Pitagorasa i Arystotelesa, traktujące o geometrii, mechanice, fizyce, muzyce, logice, arytmetrii, etyce i filozofii. Ze wszystkich jednak dzieł największą sławę, tak dalece, że było tłumaczone na niemal wszystkie języki europejskie, zdobyło mu jego dzieło oryginalne, O pociesze, jaka płynie z filozofii. Autor wykazuje w nim, że dobra doczesne nie przynoszą człowiekowi pełnego szczęścia, dlatego ich utrata nie powinna go czynić nieszczęśliwym. Prawdziwe szczęście jest tylko w Bogu, który jest najwyższym dobrem i szczęściem i ostatecznym celem człowieka. Seweryn zostawił jeszcze drugie dziełko, krótki wykład religii chrześcijańskiej. Ale święty Seweryn umiał nie tylko pięknie o życiu chrześcijańskim pisać, ale także w chrześcijański sposób żyć. Dlatego i jego tragiczna śmierć potomność poczytała jako męczeństwo poniesione z rąk ariańskiego króla. Módlmy się. Wszechmogący Boże, niech przykłady Twoich świętych pociągają nas do lepszego życia. Spraw, abyśmy nieustannie naśladowali czyny świętego Seweryna Boecjusza, którego pamiątkę czcimy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, bądź nami.